Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam i zapraszam na informacje dnia. Jest porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Górniczej, a to oznacza, że powstała realna szansa na uratowanie na Śląsku 100 tysięcy miejsc pracy. Polska Grupa Górnicza ma przejąć 11 kopalń i większość pracowników upadającej kompanii węglowej. To na opinię górników czekali szefowie związków zawodowych, zarząd kompanii węglowej i przedstawiciele rządu, aby ostatecznie podpisać porozumienie w sprawie warunków utworzenia Polskiej Grupy Górniczej. Na trwających wczoraj i dziś masówkach w kopalniach kompanii pracownicy wyrazili zgodę na zaproponowane w sobotę porozumienie. Załoga identyfikuje się z problemami firmy i tutaj w związku z tym mam nadzieję, że to będzie sytuacja taka, że nie tylko, że uratujemy te 100 tysięcy miejsc pracy, ale myślę, że będzie to pierwszy krok do tego, żeby nastąpił dynamiczny rozwój Śląska. Minister energii Krzysztof Tchórzewski przed ostateczną rundą negocjacji, która rozpoczęła się po południu, wyrażał nadzieję na pozytywny finał rozmów. Dopóki podpisy nie są złożone, to nie ma formalności. Sprzeciw wobec wynegocjowanych ustaleń zgłosił jeden z 13 związków zawodowych. Ale liderzy pozostałych central zapewniali, że nie będzie to przeszkoda w porozumieniu. Załogi oczekują od nas tego jakby porozumienia z tego względu, że mają tą świadomość, że sytuacja, która aktualnie z kompanii węglowej jest bardzo poważna. Osią porozumienia są warunki finansowe dla górników, którzy przejdą z kompanii węglowej do mającej powstać 1 maja Polskiej Grupy Górniczej. Górnicy zgodzili się zrezygnować na 2 lata z 14 pensji. Zachowają natomiast na dotychczasowym poziomie deputat węglowy i tak zwaną barburkę. Porozumienia nie traktują co prawda za sukces, ale jako konieczność. Część majątku z kompanii, a także część załogi trafi do spółki restrukturyzacyjnej kopalń. Kompania węglowa jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego przejęcie części kopalń i powołanie nowego podmiotu ma uratować nawet 100 tysięcy miejsc pracy na Śląsku. Buduje się właściwie nowa firma górnicza, która nie tylko od strony pewnej restrukturyzacji finansowej będzie inaczej funkcjonować, ale również od strony organizacyjnej, co powinno pozwolić, że ona będzie o wiele sprawniejsza, bo dostaje nie tylko oddech finansowy, ale również ten oddech organizacyjny. W Polskiej Grupie Górniczej udziały w zamian za 1,5 miliarda złotych mają objąć Węglokoks, Polska Grupa Energetyczna, Energa i PGNiG Termika. 5 banków z kolei ma zamienić długi kompanii na udziały w Polskiej Grupie Górniczej. Prezydent Andrzej Duda nie ma wątpliwości, że wybór Zbigniewa Jędrzejewskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest legalny. Zaprzysiężenie ma się odbyć 28 kwietnia. To pogrzebanie szans na rozwikłanie problemu wokół Trybunału i dowód na partyjną uległość prezydenta, grzmi opozycja. Wybór nowego sędziego był zgodny z prawem, bo towarzyszące mu incydenty nie miały wpływu na wynik głosowania, odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. W odpowiedzi na prośbę prezydenta, by sprawdzono monitoring z głosowania dotyczącego wyboru sędziego Trybunału, marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapewnił go dziś pisemnie, że uchwała została podjęta skutecznie. Marszałek poświadczył nieprawdę, mówi Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Poświadczono wynik, który wiemy już w tej chwili, że był nieprawidłowy, dlatego że doszło do złamania prawa przy wyborze, dlatego że jedna przynajmniej osoba głosowała na dwie ręce. To nie miało wpływu na ostateczny wynik głosowania i legalność wyboru profesora Zbigniewa Jędrzejewskiego, odpowiada poseł Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Zajmuje się tym prokuratura, natomiast wszyscy konstytucjonaliści, wszyscy prawnicy są zgodni co do tego, że ten jeden głos nie miał wpływu na legalność wyboru. Opozycyjne kluby umówiły się, by nie brać udziału w głosowaniu nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego, chcąc w ten sposób doprowadzić do braku kworum. To się jednak nie udało, choć apetyty były duże. Zakłóca posiedzenia obrad. Wniosek formalny! Teraz opozycja zarzuca marszałkowi Sejmu, że nie powtórzył głosowania. Tyle, że taki wniosek nie został zgłoszony formalnie. Próbowano jedynie złożyć wniosek o przerwę w obradach, ale te z proceduralnego punktu widzenia właśnie się skończyły. Ostatnim punktem posiedzenia było przegłosowanie kandydatury profesora Jędrzejewskiego. Kworum było utrzymane. Jeżeli tak, to moim zdaniem
wybór jest ważny. Mówi mecenas Jacek Figurski. Mimo to Grzegorz Schetyna uważa, że prezydent nie powinien przyjąć przysięgi profesora Zbigniewa Jędrzejewskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Takie głosowanie, które jak powiedziałem jest po prostu przestępstwem. Dochodzi do wyboru sędziego. Naprawdę nie powinien prezydent Duda przyjmować od niego ślubowania. Liczy się jednak prawo, a to w tym przypadku jest jasne, podkreśla profesor Piotr Uziębło. To głosowanie było ważne, można mieć wątpliwości, czy ono było prawidłowe, ale nie zostało wzruszone. Więc tutaj akurat działania prezydenta są akceptowalne z punktu widzenia prawnego. Kiedyś Grzegorz Schetyna namawiał prezydenta, aby ten zaprzysiągł sędziów wybranych przez PO-PSL na zapas. Prezydent odmówił, bo takiego wyboru być nie mogło, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w swym orzeczeniu. Dziś lider PO domaga się, by prezydent przysięgi od sędziego Jędrzejewskiego nie przyjmował, choć żadnych przeszkód prawnych ku temu nie ma. Nowoczesna Ryszarda Petru może stracić miliony wskutek złego dysponowania środkami z kampanii wyborczej. Chodzi o niezgodne z prawem przelanie wziętej na kampanię wyborczą dwumilionowej pożyczki, która trafiła bezpośrednio na konto Komitetu Wyborczego. Może to skutkować odrzuceniem w lipcu przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego Nowoczesnej. Nowoczesna otrzymuje rocznie z budżetu państwa 6 200 000 zł subwencji na swą partyjną działalność. Może jednak stracić nawet 75% tej sumy, gdyż rewident Krajowego Biura Wyborczego dopatrzył się naruszenia prawa. Bankową dwumilionową pożyczkę przelano od razu na konto Komitetu Wyborczego Nowoczesnej, a powinna wpierw trafić do Funduszu Wyborczego, gdzie gromadzone są wszystkie datki na kampanię. My się nie boimy, czekamy na werdykt Państwowej Komisji Wyborczej. Przypomnę, że ma 25 lipca zapaść decyzja. Wiemy, że robiliśmy wszystko zgodnie z zasadami, w związku z tym my tych obaw nie mamy. Mówi Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Nie wyjaśnia jednak, w jakim charakterze PKO BP udzielił tak wysokiej pożyczki. Czyżby miała ona charakter politycznej inwestycji banku? Decyzję w tej sprawie Państwowa Komisja Wyborcza ma podjąć w lipcu. Już teraz jednak partia Ryszarda Petru może stracić na swym wizerunku, gdyż chce uchodzić za krytyka finansowych decyzji rządu. Pan Petru był postrzegany jako ekspert do spraw finansowych, ekonomicznych. No i taka wpadka jest kompromitujące dla lidera i tegoż środowiska. Środowiska politycznego, które niechętnie przyznaje się do sponsorów partii Ryszarda Petru. W czerwcu ubiegłego roku założył on cztery fundacje: Nowoczesna RP, Nowocześni PL, Nowoczesna PL Ryszarda Petru i Nowocześni Ryszarda Petru. Wszystkie wspomagały kampanię jego partii. Są to stowarzyszenia i fundacje, które powstały jeszcze, przypomnę, przed kampanią wyborczą. Natomiast tak de facto nie poznamy do końca wszystkich nazwisk osób, które tą partię wspierają finansowo. Czy te zawirowania podkopią zaufanie wyborców Nowoczesnej? Dziś trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Podobnie jak trudno jest ocenić, czy wyautowanie Kornela Morawieckiego przez ugrupowanie Kukiz 15 będzie strzałem w stopę. Politolodzy nie mają jednak wątpliwości, że na sprawie głosowania na dwie ręce Kornel Morawiecki nie straci. Działania, które podejmuje, tak naprawdę ugruntowują to, co mogliśmy obserwować od początku. To przecież nikt inny, a Kornel Morawiecki podkreślił, że dla niego mniej ważne jest prawo, ważniejsza jest wola narodu. Kornel Morawiecki wraz z posłanką Małgorzatą Zwiercan nie chcieli się przyłączyć do PO, Nowoczesnej i PSL, by zablokować wybór sędziego Trybunału. Nie byli tu zresztą jedynymi posłami klubu Kukiz 15, który w badaniach sondażowych zaczyna tracić. Na razie z przeprowadzonego przez TNS Polska sondażu wynika, że w dalszym ciągu Prawo i Sprawiedliwość ma dużą przewagę nad pozostałymi ugrupowaniami. Na PiS zagłosowałoby dziś 34% ankietowanych. PO uzyskała niemal dwukrotnie niższy wynik, gdyż może liczyć na zaledwie 18% poparcie. Nowoczesna 9%, a Kukiz 15 8%. PSL i SLD poniżej progu po 3%. W sondażu jako niezdecydowanych, na kogo głosować, wypowiedziało się 18% ankietowanych. Oznacza to, że do Sejmu nie dostałoby się Polskie Stronnictwo Ludowe. Być może dlatego wielu ludowców chce zakończyć spór z PiS-em.
Mowa tu o 10 z 15 posłów PSL-u. Oznaczałoby tak naprawdę likwidację klubu tego ugrupowania w parlamencie. Niepewna przyszłość stoi także przed klubem Kukiz 15, z którego do frakcji Kornela Morawieckiego może przejść kilkunastu posłów. Wiele wskazuje na to, że w Sejmie zaczyna się okres wiosennych poselskich migracji. Rząd przyjął dziś projekt ustawy o zasadach, które dotyczą kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Dzięki temu budżet państwa zyska blisko 60 milionów złotych oszczędności rocznie. Pensje menadżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa mają zależeć m.in. od sytuacji wielkości spółki oraz realizacji celów inwestycyjnych. W ocenie ministra Skarbu Państwa Dawida Jackiewicza wynagrodzenia członków zarządu będą niższe od dotychczasowych, średnio o 50%. Obecna tak zwana ustawa kominowa dotyczy tylko spółek, w których Skarb Państwa ma powyżej 50% akcji. Nie obejmuje większości największych podmiotów, w tym m.in. PZU, Orlen czy KGHM. Na przestrzeni ostatnich lat rządów PO i PSL-u, jak mówił minister, z pełną świadomością i premedytacją pozwolono na omijanie ustawy kominowej. Ustawa kominowa z roku 2000 dawała możliwości, była na tyle archaiczna i na tyle dziurawa, że dawała możliwości jej omijania poprzez kontrakty menedżerskie. Praktykowano je nagminnie, budując wynagrodzenia idące w miliony złotych. Z projektu nowej ustawy wynika, że wynagrodzenia mają być ustalane przez walne zgromadzenia, na których przedstawiciele Skarbu Państwa będą zobligowani do głosowania zgodnie z przyszłą ustawą. Dzięki temu przepisami zostaną objęte spółki, w których udział Skarbu Państwa wynosi poniżej 50%. Nowa ustawa ma przynieść budżetowi państwa spore oszczędności, podkreśla minister Dawid Jackiewicz. Dzięki wprowadzonym przez nas regulacjom spółki Skarbu Państwa zaoszczędzą blisko 60 milionów złotych w skali roku. Jeśli przepisy, które proponujemy, będą stosowane bardziej konserwatywnie, te oszczędności mogą sięgnąć nawet 100 milionów złotych w skali roku w spółkach Skarbu Państwa, a także w spółkach komunalnych. Ministerstwo Skarbu Państwa chce zlikwidować różnego rodzaju przywileje dla władz spółek Skarbu Państwa. Chodzi m.in. o ubezpieczenia zdrowotne, mieszkania na koszt firmy czy samochody służbowe do celów prywatnych. Również nagrody dla członków zarządu nie będą uznaniowe. Kolejną propozycją w nowej ustawie jest jawność informacji. Każdy obywatel będzie miał prawo sprawdzić, jak kształtowane jest wynagrodzenie danego członka zarządu czy prezesa spółki Skarbu Państwa. Jawność oznacza, że kończymy z ustanawianiem wynagrodzeń w zaciszach gabinetów w oparciu o czasami bardzo niejasne powiązania koleżeńskie pomiędzy członkami walnego zgromadzenia, a członkami rad nadzorczych, a prezesami i członkami zarządów spółek Skarbu Państwa. Ministerstwo chce też ograniczyć odprawy dla członków zarządów spółek do równowartości maksimum 3 stałych miesięcznych płac, ale pod warunkiem przepracowania minimum roku w danej spółce. Projekt ustawy zakazuje prezesom spółek Skarbu Państwa czerpania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek zależnych, czyli w spółkach córkach i wnuczkach. Uroczystości 73. rocznicy powstania w getcie warszawskim odbyły się dziś w stolicy. Powstanie było pierwszym miejskim zrywem w okupowanej Europie. Główne obchody odbyły się przed pomnikiem bohaterów getta, przed którym więcej złożyli prezydent, premier, przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, organizacji żydowskich i korpusu dyplomatycznego. Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu zaznaczył, że jest to dzień hołdu bohaterom, którzy chcieli walczyć o wolność. Chylimy dzisiaj czoła przed bohaterami. Chylimy dzisiaj czoła przed ich wielką pamięcią. Chylimy dzisiaj czoła przed tymi wszystkimi, którzy zostali pomordowani. Ale także jesteśmy tutaj, żeby głośno powiedzieć nie. Nie dla dzielenia wspólnoty, nie dla dzielenia ludzi jakimkolwiek murem. Prezydent przypomniał także o znaczeniu powstania, które było pierwszym miejskim zrywem w okupowanej Europie. Stanęli do walki bohaterskiej, choć z góry było wiadomo, że beznadziejnej, bo przecież przewaga Niemców była gigantyczna. Było wiadomo, że to nie będzie zwycięska walka. Być może uda się przeżyć, ale na pewno nie wszystkim.
W swoim przemówieniu ambasador Izraela w Polsce Anna Azari apelowała o pamięć tamtych wydarzeń. Naszym obowiązkiem jest chronić historię zagłady, wspierać ludzi, którzy opisują te wydarzenia i przekazywać tę historię następnym pokoleniom. Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. W nierównej i trwającej prawie miesiąc walce słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili opór żołnierzom niemieckim z oddziałów SS. Warsztaty medialne Zrozumieć Media zawitały do kolejnego miasta. Wiedzę dotyczącą mediów zdobywali uczniowie zespołu szkół nr 2 imienia 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Warsztaty medialne Zrozumieć Media prowadzone są przez wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej oraz pracowników telewizji Trwam i Radia Maryja. Inicjatorami wydarzenia, które odbyło się w Grajewie, była Anna Staniszewska, nauczycielka z 16-letnim stażem pracująca w szkole, oraz ksiądz Serafin Kaliszewski, wikary tutejszej parafii. Chciałam tak bardziej uwrażliwić młodzież na prawdę i na możliwości, jakie niesie telewizja, żeby młodzież umiała odczytywać i odróżniać prawdę od fałszu. Jest to bardzo dobry moment, żeby też młodzieży pokazać, jak funkcjonuje telewizja, jak funkcjonuje prasa, jak funkcjonuje radio, bo na co dzień nie mamy tak naprawdę z tym styczności. W warsztatach uczestniczył także burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski, który docenia wiedzę przekazywaną młodzieży. Taki pomysł na przedstawienie pracy telewizji czy też radia od zaplecza jest świetnym pomysłem, szczególnie dla młodych, gdzie ta sztuka mediów, ta piąta władza jest tą władzą, która często kształtuje życie społeczeństwa lokalnego, a także i całego kraju. Dzięki warsztatom młodzi ludzie inaczej spojrzą na otaczające ich media. Są bardzo fajne, wiele się nauczyłem na tych warsztatach, wiele dało mi do myślenia. Mogę dzięki nim obiektywnie spojrzeć na obraz, który odbieram z telewizji czy to, co słyszę w radiu. Warsztaty medialne Zrozumieć Media cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Wszystko za sprawą praktycznej możliwości uczestniczenia w ćwiczeniach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników telewizji Trwam, Radia Maryja oraz wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Kończymy główne wydanie informacji dnia, a na jeszcze jedne wiadomości zapraszam Państwa dzisiaj po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozy pogody. W nocy w naszym kraju dominować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami spodziewamy się słabych i przelotnych opadów deszczu. Na wybrzeżu mogą wystąpić lokalne burze. Temperatura minimalna od 2 do 5 stopni Celsjusza. Z kolei jutro strefa przelotnych opadów deszczu obejmie całą Polskę, za wyjątkiem zachodnich regionów. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie spodziewamy się około 10 stopni Celsjusza, a najcieplej w Szczecinie, gdzie temperatura wyniesie 14 stopni Celsjusza. I na koniec została nam jeszcze prognoza pogody na najbliższe dni. Zapraszam. W czwartek rano na południu kraju zanikające mgły. Przed południem w regionach północnych i zachodnich zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Na Mazurach możliwe lokalne opady deszczu. Temperatura maksymalna przeważnie od 12 do 14 stopni. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr. W piątek przed południem zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na Podlasiu i Warmii przelotne opady deszczu. Po południu zachmurzenie duże z przejaśnieniami w regionach wschodnich. Temperatura minimalna przeważnie od 3 do 6 stopni Celsjusza. Chłodniej na Warmii i Mazurach około 2. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 11-12 stopni na północy do 17 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu.